Witam Państwa, Bartosz Michalak, to są Rozmowy Niekontrolowane. Jesteśmy na pierwszym piętrze restauracji Max w Stalowej Woli. Moim Państwa gościem jest były znakomity napastnik Stali Stalowa Wola i Stali Mielec, Dariusz Sajdak. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Bartku, dzień dobry wszystkim, którzy nas słuchają i oglądają. To Pan będzie do mnie na Pan mówił? No oczywiście. No, przecież Pan mnie zna od dziecka, no, takiego małego. Parę anegdot nawet takie. Ja wiem, dlatego bądźmy poważni, niech Pan do mnie mówi normalnie. Dobra Bartek, nie ma problemu. Do 3 razy sztuka, można powiedzieć. To może tak wyjaśnię też widzom. 2 razy staraliśmy się umawiać na wywiad. Trochę był Pan sceptycznie nastawiony, musi Pan przyznać. Nie, powiem szczerze, nie. Tylko no. Powiem Ci tak, no, tą pracę, którą w tej chwili ja wykonuję, jest bardzo ciężka praca. To znaczy, coraz cięższa, powiem tak. No. Lata lecą, praca jest coraz dłuższa. I no niestety, no, człowiek potrzebuje tam paru godzin odpoczynku. A to dzwoni młody szczyli i zawraca głowę. Nie chodzi o to, tylko po prostu ja potrzebuję, tak przyjdzie sobota, niedziela, potrzebuję mi trochę odpoczynku od wszystkiego, się chcę wyłączyć. To czy Pan dalej pracuje jako... Kurier. Tak, czy to się zmieniło, czy nie? W firmie DPD, nic się nie zmieniło. No, muszę reklamować. Chcecie mnie sponsorować? Jeżeli to już nie dam, tylko trzeba. To podejdę do szefostwa. Ale ja rozumiem, że nie każdy musi mieć takie parcie jak szkło, na szkło, jakie na przykład ja, ale wydaje mi się, że Pan totalnie jakby jest od tego wyłączony. Znaczy jestem. Taka jest prawda. Wyłączyłem się całkiem i w tej chwili nawet jakbym chciał, to nie mam czasu, żeby przychodzić na mecze. Wiadomo, no jak się trafił, to ostatnio byłem może rok temu na meczu Stalówki z Siarką, tak. Ponieważ wiadomo, derby. No i duży nieprzeciwny trenerami byli moi koledzy ze Stali Mielec. Jak wygląda noc, znaczy niespełna 20-letniego chłopaka, który po części którego bramce ten klub awansował do pierwszej ligi. Tutaj może wyjaśnię Państwu, że chodzi o 1987 rok i wygrany baraż z Górnikiem Knurów. To na stadionie, ja tutaj z opowieści, no bo nie mogę tego pamiętać jako widz, ale te 11-12 tysięcy ludzi na stadionie i Pan jako niespełna 20-latek, no przypuszczam, że mogło zaszumieć. Mógł Pan sobie wyjść na miasto i robić wszystko, powiedzieć, że po części ja tutaj jestem guru. Nie wiem jak w tej chwili jest, ja grając wtedy w piłkę, no były inne trochę czasy i raczej nie miałem czegoś takiego, że zaszumiało w głowie, no wiadomo, Był to mecz taki, można powiedzieć, który do tej pory nosi się w sercu, nie? Bo takich meczów się nie zapomina. No bramka ale... uważam do tej pory, jakbyś się zapytał o szczegóły, to ci mogę w kolejce. Znaczy my ją puścimy w trakcie, to teraz tak. Chyba widzowie będą właśnie oglądać tą bramkę. Ale to chce mi Pan powiedzieć, że Pan wrócił o godzinie 20 do domu i powiedział do żony? Czyż Pan jeszcze nie miał żony? Przecież, to co przyszedł do domu i powiedział dobranoc, idę spać. Awansowaliśmy. Powiem Ci szczerze, było to w ten sposób. Przyszedłem do domu po tym meczu. No była może, tak jak mówisz, może godzina 20. Mhm. Posiedziałem może z godzinkę, odpocząłem troszeczkę i poszedłem do dziewczyny. Aha. Nie było żadnego świętowania akurat po tym meczu. Bo później nie ukrywam, że było. Na następny dzień było. I kolejne pewnie. No też za dużo nie można było się cieszyć, bo wiadomo, że nie był długi okres do przygotowania się do następnej rundy. A kojarzy Pan taką najbardziej taką próżną rzecz, jaką Pan zrobił jako młody chłopak? Ale niech Pan to minęło już kilka lat, może Pan spokojnie mówić. Niech Pan się nie wstydzi, niech Pan się otworzy. Nie, ja po prostu... Co Pan takiego najbardziej próżnego kupił sobie, nie wiem, jakąś super wieżę taką Nie ukrywam, muzyczną. Że tak, nie ukrywam, że no. Tak, że no wiadomo, znaczy może inaczej. Tak. Może inaczej, powiem tak, no jeżeli po tym awansie awansowaliśmy do tej pierwszej ligi i wtedy były tak zwane talony w hucie na samochody. Tak jest. No i za to, że awansowaliśmy, że... Nie, że ja jako brak strzeliłem bramkę, tylko za awans. Miałem obiecany samochód i dostałem talon na Fiata 125. No to już był rarytas. Pewnie też dostał Pan pieniądze oddzielne i za które... No bądźmy szczerzy, ja w wieku 20 lat to się wybierałem na studia, byłem goły i wesoły. Może niektórzy powiedzą coś jak do tej pory, ale... A Pan w wieku 20 lat już miał całkiem fajną pensję. Przypuszczam, że w niedalekiej przyszłości zapewnione mieszkanie. Mógł Pan naprawdę robić wiele rzeczy.
Mógł pan sobie wyjść do sklepu, kupić wszystko, co pan chciał. Nie ukrywam, że tak było. No. Nie ukrywam, że jeżeli to jest chodzi super. O finansowe sprawy, to nie było problemu. Aczkolwiek miałem ojca, który zawsze mnie blokował, jak chciałem jakieś tam niepotrzebne rzeczy, na niepotrzebne rzeczy wydać pieniądze. Nie było tak u mnie, że się szastało pieniądzami. A w którym konkretnie momencie albo meczu poczuł pan, że pan się wkupił do tej drużyny takich starych wyjadaczy? Bo nie chcę o pana obrażać, ale pan był gówniarzem, jeśli chodzi o ten wiek. To nie było tak, że ja się wkupiłem do nich. Nie? Ja musiałem pokazać po prostu swoją grą na boisku, że ten zespół chce, żebym grał w tym zespole. Bo to nie było tak, że można się wkupić. Po prostu swoją postawą na treningach, bo myślę, że to przede wszystkim na treningach i na boisku człowiek pokazał, że powinien grać w tym zespole, bo przecież tutaj było dużo, dużo napastników i przede wszystkim było dużo swoich chłopaków. To nie było tak jak w tej chwili czy wcześniej, że parę osób ze Stalowej, a pozostali byli z zewnątrz ludzie. Tworzyliśmy taki kolektyw i naprawdę, jakby to powiedzieć, naprawdę tutaj było ciężko się przebić przez ten tych zawodników, którzy byli wcześniej. Ale ten konkretny mecz albo taki trening, nie wiem, cokolwiek, taka sytuacja, w której pan doszedł do wniosku, że z tego będzie fajny chleb przez ileś lat. To znaczy ja że pan będzie dobrym piłkarzem, no wprost. O, to że dobrym piłkarzem to ja nie byłem nigdy. Bo ja można powiedzieć, że kariery jako kariery, to nie zrobiłem żadnej. Ja tylko miałem przygodę z piłką, bo w pewnym momencie zabrakło może życiowych decyzji. Tak. Żeby tą karierę zrobić, bo ku temu były okazje, bo były propozycje z różnych klubów pierwszoligowych i naprawdę były to propozycje z czuba tabeli. No ale chwila, ja muszę się panu wtrącić, bo ja mam zawsze taką rolę, że lubię wtrącać. Oczywiście. W pierwszym sezonie, po którym przeszedł pan ze Stalowej Woli do Stali Mielec, zajęli się piąte miejsce. I to była Stal Mielec, która grała przy 20 kilku tysiącach ludzi na stadionie u siebie. Tak. No to nie może pan powiedzieć, że pan nie robił kariery, no to bądźmy szczerzy. Tak już też zadając inne pytanie, był pan i chyba no jest pan bohaterem największego transferu chyba w historii tej Stalowej Woli. Bo z tego co słyszałem, to przyjechali działacze z Mielca z taką solidną paczką pieniędzy, prawda? Jeżeli mówimy o transferach, prawda, no tak. To można powiedzieć, że tutaj nastąpiła tak zwana sytuacja, że przyjechali, może najpierw byli przedstawiciele Huty, Stali Stalowa Wola i przedstawiciele WSK PZL Mielec. Tak. I oni dogadywali sprawę, tam wiadomo przedstawiciele klubowi byli, którzy ustalali warunki, ale tak wiadomo, że w tym okresie czasu finansowało to wszystko właśnie. Ale pan, to było poza panem? Poza mną. Ale nie było tak, że któryś konkretny trener w cudzysłowie uwziął się na pana, że powiedział, że chce mieć akurat Sajdaka w Mielcu? To znaczy, no na pewno tak było, bo jeżeli ja miałem przejść do Mielca, no to wtedy prowadził ten zespół Włodzimierz Gąsior i z tego co wiem, to on się uparł, że ja tam był, aczkolwiek on tam miał już napastników, bo był Maciek Chliwowski, był reprezentant? Też reprezentant Polski, przecież był jeszcze Leszek Jędraszczyk, był no parę zawodników, no ale próbowali ściągnąć właśnie młodych chłopaków, którzy mieli pociągnąć to wszystko i miało być tam... Ale tak w kuluarach wie pan, że to chodziło o solidne pieniążki, prawda? No, nie może na tym skończyć. Nie ukrywam, że duże pieniądze, tak. Pieniążki poszły na to, ale tak jak mówię... I wtedy pan nie poczuł kopa? Nie leżał pan w domu i mówił do żony, popatrzcie, ta noga jest warta tyle, nie. Ta druga jest nigdy, tyle. Nigdy tak nie mówiłem. Jezu, to dlatego ja chyba nie zostanę nigdy piłkarzem. Nigdy tak nie mówiłem i nigdy nie starałem się, tak jak powiedziałem wcześniej, starałem się pokazać na boisku, że jestem coś warty. A nie poza boiskiem, że sam siebie jakby stawiałem wyżej niż powinienem. No dobra, ale jak poszedł pan do Mielca, to był jakiś przeskok, bo też no, większa jakaś możliwość, nawet jeśli chodzi o takie błahe sprawy jak stadion i tą publikę. Pan dość szybko się tam wkupił w drużynie, w której byli reprezentanci Polski pokroju pana Czachowskiego, pana Fedoruka. Pan wspomniał właśnie wcześniej o panu Śliwowskim. Jako 22-latek, wtedy już chyba, to też mógł pan tam iść i się trochę wystraszyć, prawda? Wejść do szatni, powiedzieć dzień dobry, schować się, a mimo wszystko chyba tak to nie wyglądało. Znaczy nie, no powiem szczerze tak, no jak grałem w młodzieżowej kadrze, grałem w juniorskich kadrach i miałem już wcześniej styczność właśnie z Maćkiem, z Piotkiem, z Adasiem i może to było tym, że nie byłem taki wystraszony. Obcy. Bo byli naprawdę tam starsi zawodnicy, którzy grali już też w różnych zespołach, w różnych klubach, w różnych reprezentacjach, też się ocierali tam o młodzieżowe, to wszystko.
ale no mówię, przez to, że znałem tych trzech chłopaków, było mi łatwiej chyba tam jakoś porozumieć z nimi pozostałymi. I mówię, no praca, praca, jeszcze raz praca. I... Ale mieszkał pan w Mielcu, czy codziennie pan dojeżdżał do Stalowej? Do Mielca. Mielcu. W Mielcu mieszkałem. Na początku dostałem pokoik w hotelu takim koło stadionu. Skromniutko. Później dostałem mieszkanie i mieszkałem właśnie w tym mieszkanku, bo nie chciałem fotelu, bo to był też mój warunek, że wiadomo... Czyli już pan zaczął stawiać wtedy warunki. Nie, chodziło mi o to, że po prostu człowiek chce się przygotowywać do meczu, to nie może mieszkać w hotelu, bo w hotelu różne sytuacje bywają, prawda? A jakie bywa na przykład? No... Może nie jedźmy, może nie mówmy na ten temat. No dobra. To prawda, że... Znaczy, to, ja wiem, że to prawda, ale zanadto tak, że nie wiedział. To prawda, że w mistrzowski sposób potrafił pan uderzyć w futbolówkę krzyżakiem? Może dzisiaj to nie robi wrażenia, no bo jesteśmy w czasach, gdzie gra Cristiano Ronaldo i tam kilku innych zawodników, ale w latach 90. te sztuczki techniczne nie były jeszcze tak rozprzestrzenione. A słyszałem, że pan potrafił przekopać całą połówkę krzyżakiem. Nie chciałem tu pokazywać ludziom, jak wygląda uderzenie krzyżakiem, bo by zrobił sobie krzywdę, ale wylądował na tym, na sorze. W telewizji, bo wyglądał w takich niecodziennych sytuacjach. No. Nie ukrywam, że... A skąd to w ogóle się wziął? Ja mam taką nadzieję, bo że to wzięło się z tego, że zostawaliśmy często po treningach właśnie tacy młodzi chłopcy wtedy, jak ja, Paweł Ryba, Artur Kopeć, Józek Sulił bramce i to im się skończył, a my jako młodzi zostawaliśmy jeszcze na tym boisku, jeszcze próbowaliśmy coś tam z siebie dać na treningu. No i czasami właśnie często żeśmy robili takie rzeczy i trenowaliśmy to. A dlaczego tak wychodziło, nie wiem, ciężko mi samemu powiedzieć, dlaczego to tak dobrze wychodziło. Jak no to była taka ciekawostka na tamte czasy, tak słyszałem. Tak, tak, no nie ukrywam, że... Ale nie strzelił pan raczej gola? Właśnie chciałem powiedzieć, tak w tych wyższych ligach nie, ale grając w Walicie Ożarów mecz ze Stalą Gorzyce na własnym boisku w Ożarowie strzeliłem taką bramkę z 16 metrów, przewrotką uderzyłem i piłka wpadła. No to do tego momentu przyjdziemy później, bo mam wrażenie, że to była kolejna chyba taka szkoła życia dla pana, te takie kluby z niższych lig już po no, takim... Myślę, że to było wszystko takie no, życie jak to mówią. Potraktowało mnie tak, najpierw byłem na górze, a później trzeba było stopniowo schodzić coraz niżej. I aż znalazłem się w tym miejscu, w którym jestem. W polskiej ekstraklasie rozegrał pan w sumie 133 mecze i zdobył 35 goli, bramek. Które te trafienia bądź mecz tak nawet samowolnie się panu przypomina czasami, jak pan idzie spać? Ja wiem, że to trochę takie banalne pytanie, ale są ciekawe. Znaczy może nie jak idę spać, ale na pewno pamiętam... Tak pan wstaje. Pamiętam bramkę z Legią Warszawa w Mielcu. Przegraliśmy co prawda 2-1 mecz, ale to była no, bramka, można powiedzieć, jedna z takich bramek, który się nie zapomina, bo Darek Zagórski szedł z prawej strony po linii, rzucił ostrą piłkę na 16 metr, ja nabiegałem i w pełnym biegu, tak można powiedzieć, z pierwszej piłki z voleja. Uderzyłem po długim słupku, piłka wpadła. Który trener i dlaczego miał na pana największy wpływ, taki pozytywny na rozwój sportowy i jeszcze taki, który wręcz przeciwnie? Może pan wymienić. Na rozwój, tak? Tak. Tak jak pan z perspektywy czasu myśli, że to naprawdę był taki gość, który... Znaczy na pewno duży szacunek mam do trenera Lesia. To był taki trener, który no można powiedzieć, że nawet niektórzy może mieli pretensje w drużynie, w juniorach do niego, że wszystkie te ćwiczenia, które zawsze na treningach się pokazuje na początku, prawda, zawsze brał mnie do tego, żebym pokazywał, nie? I później każdy, nie wiem, jak może wrogo patrzył na to, że zawsze ja byłem tym do pokazywania, ja pierwszy robiłem, ja zawsze najwięcej tych... Czyli to był taki trochę, był pan synkiem tego trenera? Może nie synkiem, ale tylko on chciał, żebym to pokazywał. Może dobrze to robiłem, nie wiem, ale przez to, że zawsze pokazywałem, że zawsze to pierwszy robiłem, zawsze miałem najwięcej tych ćwiczeń wykonanych, nie? I może to z perspektywy czasu to przyniosło... A taki trener, który by pana delikatnie tak... Temperował? No właśnie, wprost, którego pan nie lubił. Powiem szczerze, ja do tej pory mam wielki żal do trenera Musiała. Adama? Do Adama Musiała. No z tego względu, że przyszedł gościu, to znaczy może nie tak do niego całkiem, jak i do działaczy wtedy, którzy byli, bo po prostu ja miałem wtedy kontuzję kolana i no wiadomo, raz się grało, raz się nie grało z tą kontuzją i po prostu powiedzieli mi,
pod koniec przerwy z ligi, żebym poszedł na zabieg, na operację kolana. A to były zerwane więzadła? To było naderwanie rzepki, tam trzeba było wyczyścić to wszystko, żeby... Ale miałem stracone pół rundy i powiedzieli mi działacze i trenerzy, że później będzie okres przygotowawczy, przygotujemy się do sezonu ruszy. Przyszedł okres przygotowawczy i pan musiał mi pamiętać. Ale widział pana w ogóle, czy na treningach, czy... Widział, no bo ja... Nie, no może zadzwonić, mam numer, możemy się teraz połączyć, to by było coś fajnego, byśmy tak zrobili. Nie, ja z tym człowiekiem nie chcę mieć już nic wspólnego, chociaż... A to jest Zadra, to już zostało, ale... To zostało, bo najgorsze było to, że po pół roku, gdzie ja poszedłem do Hetmana Zamość, po pół roku za mną wydzwaniali działacze i trenerzy powiedzieli, że ja i tak wrócę, tu i tak wrócę. Bo zacząłem strzelać bramki w Zamościu. A wtedy pan co zrobił? A co, ja byłem na wypoczynku, ja nie miałem innej alternatywy. Powiedzieli po prostu, że mnie nie puszczą dalej i koniec. A wspomniał pan o takim niewłaściwym, może nie do końca, niewłaściwym pokierowaniu swoją karierą, prawda? Czy potrafi pan konkretnie powiedzieć, w którym momencie pan delikatnie postąpił zbyt mało ryzykownie, że nie postawił pan wszystko na jedną kartę? No bo skoro pan nie traktuje Mielca z tego klubu z najwyższej półki, no to jakie jeszcze kluby wchodziły w grę? No powiem szczerze tak, że właśnie w momencie, kiedy ja poszedłem do Stali Mielec, to była bardzo konkretna propozycja z Zagłębia Lubin. Zrobili mistrza Polski. Tak. I już byłem na rozmowach tam, tu przyjechali ludzie z Zagłębia, wzięli mnie samochód. Nie mam młodego chłopaczka, gdzie byłem wystraszony tym wszystkim, co się tu wokół mnie dzieje. Trochę jak ma fajne historie, wzięli samochód, spakowali. Tak. Pojechałem do Lubina, tam wiadomo, no, zrobili wszystko, żebym został. Był prezes kopalni. No to tam na bogato, na bogato. Ja mówię, no i co? Naprawdę, no i człowiek obiecał, że tam przejdzie, że wszystko było, to mieli przyjechać tutaj do Stalowej załatwiać. Po powrocie tutaj wystraszyłem się tego, może, że nie wiem, może, że to za daleko. To zupełnie inny świat. Ale mówię, z perspektywy czasu żałuję, że nie poszedłem tam. W jaki sposób tak zupełnie rozeszły się pana drogi tutaj z klubem macierzystym? To była ta sytuacja, z trener musiałem, czy to jeszcze zupełnie coś innego? Znaczy, jeżeli chodzi o odejście z klubu, to tak. No bo był pan w Zamościu, ale wrócił pan. Tak, wróciłem tutaj i później, tak jak powiedziałem, zrobiliśmy ten drugi awans. I później przyszedł trener Musiał. Tak, chyba tak, już dokładnie nie kojarzę to wszystkiego. I po prostu, no tak jak powiedziałem, tą wcześniej sytuację i od tamtej pory po prostu, no... Tak jak mówię, no to trener Musiał to też był, ale więcej pretensji mam do działaczy, którzy wtedy byli w Stalowej. Że się nie stawili jakby? Znaczy nie, że po prostu oni mi obiecali, że... Że będzie okej. Okay. Zabieg, a później przepracujemy zimę i wtedy... Ja nie miałbym żadnych pretensji, że... Był zabieg i bilet w jedną stronę. I bilet był po prostu bez powrotu. I to najbardziej mam żal do klubu, że tak postąpili. Nie, bo jeżeli bym pokazał na boisku, że się nie nadaje tutaj, to nie miałbym żadnych pretensji do nikogo. A no właśnie, jak wtedy zachowuje się człowiek? No bo pan wylądował w klubach tutaj w Ładzie Biłgoraj i w tych okolicznych, tak jak pan wspomniał, w Alicie Ożarów, ale to już była ta półka niżej, no chyba dwie nawet półki niżej. I pan już o tym też pewnie wiedział. To była taka zadania, żeby coś jeszcze udowodnić, czy to już była taka postawa człowieka, który wiedział, że... Nie, to już w tym momencie to już człowiek myśli inaczej, już wtedy wie, że po prostu... Nie ma sensu wracać tutaj, a po prostu gdzie indziej to trzeba rozglądać się już powoli za jakąś pracą, która będzie satysfakcjonowała mnie i będzie dawała jakieś tam pieniądze, żeby utrzymać rodzinę swoją. Czego pana zdaniem, czego panu zabrakło, żeby właśnie zostać przy tej piłce? Czy to jest kwestia właśnie, nie wiem, urodzenia się w innym regionie Polski, czy... Znaczy może... Ja wiem, czego. No wtedy nie było takich ludzi jak menadżerów tak zwanych w tej chwili, bo to takie modne słowo, nie menadżer. Tak. I oni praktycznie biorą wszystko za zawodnika. Teraz jesteś dobry, pokażesz coś na boisku, już przyjeżdża jakiś gość, interesuje się, obiecuje ci, że ci coś załatwi. Wtedy tego nie było, wtedy wszystko trzeba. No, zrobił pan jedną akcję krzyżakiem, pokazaliby w pewnej telewizji i już dwa tygodnie luzu. Gości na tym jeździe i załatwia kluby, mam pieniądze, on ma pieniądze, wiadomo jak to jest. Nie, ale to żartujemy teraz. No nie, no ale to tak jest. Ja wiem czego, no dobra, to może takiej pewności siebie.
Raczej ja nie byłem nigdy taki, że tak jak mówiłem ci wcześniej, nie byłem taki, że uważałem się za Bóg wie kogo tutaj, nie? Chociaż niektórzy tak mówią, że powinienem taki być, ale nie. No nie wiem, coś w życiu nie wyszło. Ale nie, no to nie aż. Ale z drugiej strony ja nie żałuję tego. Jakie były reakcje kibiców? Czy w ogóle były jakieś reakcje negatywne kibiców ze względu na pana przejście ze Stalowej Woli do Mielca? Czy, no bo wiadomo, dzisiaj te relacje są dość napięte, mówiąc delikatnie, między Mielcem a Stalową Wolą. A jak to było dawniej? Czy mówili Darek, no gdzie? No, wszędzie, ale nie do Mielca. No już mogłeś naprawdę do tego Lubina. Może by było takie, żebym wtedy do siatki poszedł, to wtedy może tak, bo wtedy wiadomo, no, była sytuacja z siatką. Zresztą z siatką zawsze jest napięta sytuacja. Ale była taka okazja, miał pan okazję tam przejść do siatki? Do siatki, ale nie ze Stalowej. Aha. Tylko jak robiłem Króla Szyców w Ożarowie, to wtedy Jacek Zieliński był trenerem siarki i chciał, żebym przyszedł tam do niego. No i? No i co powiedział pan, że nie będą po co? Wtedy zostałem w Ożarowie, bo nie ukrywam, że przekonali mnie finansowo, że Tam swego czasu były dobre czasy, z tego co tak słyszałem. Cementownia sponsorowała. No teraz to tak raczej tak jest. Cementownia się odcięła. teraz to już zasypane, tak, zakopane, zaorane boisko i dwa treningi w tygodniu. Zgadza się. No chyba z tego co wiem, to mają lepsze boisko niż Stalowe, mają sztuczne. Ten okres, jak pan z Mielca wraca do Stalowej Woli, bo pan był nieprzerwanie w Mielcu przez trzy lata. Eksperyment, taką anegdotę, nie anegdotę. Wszystko to, szczególnie to, z tego hotelu może bardzo. Nie, to lepiej zostanie. No. Ale jeżeli chodzi o coś takiego, no to jeżeli w momencie, kiedy ja odchodziłem ze Stalowej, wtedy było takie modne pójście do wojska. I w momencie, kiedy dzisiaj też jest. No ale wtedy to było takie bardzo modne. I było coś takiego, że kluby się dogadały na temat finansowy do mojego przejścia do Stali Mielec. Wszystko, pieniążki wpłynęły, a wtedy urzędujący prezes Stalowej sekcji piłki nożnej, nie myląc z prezesem klubu, tylko urzędujący piłki nożnej, pan Zajdem, wysłał informację do WKU Nisko, że taki zawodnik jest do wzięcia i przyjeżdżał pan to był chyba kapitan jakiś, przyjeżdżał z biletem do wojska za mną do Mielca, do hotelu. I po prostu ten, no wiadomo, czy jestem, czy mieszkam, no wiadomo, że tam ukrywałem się przed nim. Domyślam się, ale tak, bardziej jestem ciekawy, co... Ale nie udało się, żebym dostał ten bilet. I po trzech latach wracam do Stalowej i znowu jest temat Stalowa Mielec, prawda? Znowu pan kapitan przyszedł z wojska. Ale to była akurat przyszedł kapitan, ale z WK Mielec. Na tej samej zasadzie, to samo, wszystko. Kluby się dogadały finansowo, pieniążki wpłynęły do Stalowej Woli, a pan kapitan z WK Mielec jeździł za mną tutaj po Stalowej, żeby mi doręczyć bilet. Także różne. Mógłby pan wziąć udział w filmie Ścigany. Pan mógłbyś mówić, jak ja jestem jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Zgadza się. To były takie czasy, aczkolwiek... No, nie, ale to zależało, to było robienie na złość? Na złość. Ale jak na złość? Przecież kluby się podogadywały. Pan mówi, że przyjechali z Mielca, z teczuszką. Ja słyszałem, że to była teczka, ale z teczuszką. No walizeczka. Tak, walizeczka. No i wszystko było okej. Dyrektor Zajdel nagle mówi, że słuchajcie, halo, towarzyszu, mamy tu tego towarzysza do zabrania. Nie wiem, czy to były jakieś problemy między jednym klubem a drugim, jakieś tam były może przejścia, że może problemy mieli między sobą. No, po prostu na złość chcieli jeden drugiemu zrobić. Ale był taki moment, że pan naprawdę mógł trafić w kamasze? Było tak bliziutko, że pan już naprawdę czuł? Było bardzo blisko, bo wyobraź sobie na przykład, że był taki moment, że wychodzimy na trening na główną płytę w Mielcu, a ja widzę tego kapitana, on stoi za bramką tam. Z takim kapeluszem, okulary, z nordetką. Nie, on był normalnie w stroju wojskowym. I ja szybko do trenera pobiegłem, mówię, że to jest właśnie ten gość. On ruszył w stronę szatni, a on mówi, że mu uciekał do pokoju prezesa naszego. Ja ledwie zdążyłem wbiec tam do pokoju. Pozamykane. Pozamykał, a tu gościu puka tam. Chore czasy. No chore czasy, to były takie, że wszystko można było zrobić. A jakim pan był typem? Spokojnym. Jeżeli ci o to chodzi, to nie byłem typem jakiegoś tam rozdabiaki, jakiegoś imprezowicza. Naprawdę byłem, aż się niektórzy dziwili, że właśnie Mając 20 lat i mając praktycznie, może powiedzieć, może nie wszystko, bo to nie chodzi o to, żeby robić tutaj z kogoś, ale mając dużo,
No można przecież tak troszkę tak sobie pofolgować. Można, ale tak jak powiedziałem, no, miałem rodziców takich, no, którzy czuwali nad tym, żeby właśnie te bąbelki, które nawet to tutaj stoją, żeby one nie uderzały do głowy, tylko tonowali to. Nieskromni. No, coraz bliższy budżet mamy. Tylko na kole starszy. Zaraz rozlejemy. Się później poczęstuję pseudonim, który... Właśnie, to był pseudonim, który nadali panu kibice? Czy to był pseudonim, który nadali panu w szatni gruby? Znaczy, to był obraźliwy? Czy pana to wkurzało? Nie. No dlatego ja ci mówiłem wcześniej, że myśmy tu tworzyli taki zgrany kolektyw, bo tu było większość chłopaków miejscowych niż z zewnątrz. I no, każdy miał jakąś tam ksywkę swoją. Nie? No wiadomo, ja ze względu na swoją tusze i problemy z wagi zawsze, no... Nie, no, ale to też nie róbmy bez przesady, bo to nie były problemy z wagą, tylko to po prostu pan był mocno ubitym zawodnikiem. No. Właśnie, tak chociażby jakby ten Ronaldo, tylko ten Brazylijczyk, prawda? Tak nie, mi się kojarzy. Myślałem, że o tym mówisz to teraz. No. Nie, ten to jest bardziej taki opalony, ale ten Brazylijczyk tak też tak troszkę... Zgadza się, no, ale to nie, w sumie to były czasy, że nie chodziło o ten wygląd, jak się wygląda, tylko o to, co się prezentuje na boisku, prawda? No i uważam, że nie miałem nigdy problemów, jeżeli chodzi o... Ale kto konkretnie nadał panu ten pseudonim? Nie wiem, bo już nie pamiętam tego, ale to na pewno było z czasów jeszcze gry w tych w juniorkach, może starszych, może... Bo wcześniej miałem taką cyfkę tramkarza Pukawa, tak nazywam. Czyli... bo to tak brzmi dwuznacznie, ale nie, okej. Z tego względu, że po prostu jak wszedłem na boisko, to zawsze puknąłem tam. Nie? I, a to fajnie. To... I to pamiętam... Ale to nie pan sobie wymyślił ten pseudonim? A tu sobie był taki kolega, który właśnie lubił tak przezwiska komuś nadać. No i tak wymyślił i tak zostało. Nie? Ja też jakiś wymyśliłem pseudonim, ale nie chciałbym tak pracować. El Niño. Ale była taka sytuacja, żeby któryś trener robił problem, że mówił, Darek, musisz te 3 kg schudnąć. Zgadza się, byłem tak? Oczywiście. No bo pan robił z tego bardziej raczej użytek, no pan dysponował szybkością. Ja sam wiedziałem, że potrzebuję zjechać z wagi. Ale to nie było jakieś tam, że jakieś kary były wtedy czy coś. Po prostu przychodził do szatni i mówił, że no, trzeba zrzucić kilogram, trzeba rzucić 2 kilo, trzeba rzucić 3 kilo. No przeważnie 3-4 kilo to było po przerwie świątecznej. Ale to nie było problemu. Przychodził okres przygotowawczy, człowiek popracował i wszystko wracało do normy i nie było najmniejszego problemu. A nie ma pan z problemu z taką zrzutką 4? Nie, tak, żeby... Nie, bo niektórzy słyszałem, że na przykład biegali w jakichś ortelionach w lecie. To był taki trener u nas wtedy, no ja byłem jeszcze Szylem wtedy, młodym chłopaczkiem, który nazywał się Polaków, to on miał już manię pod tym względem, że musi i tam był, przyszedł kiedyś z Wisły Podstaw taki zawodnik, Dorobek się nazywał. Dorobek piłkarski miał jaki? Dorobek piłkarski miał taki, jaki miał, ale nie chodzi o... ale przyszedł. Ale przyszedł do Stalowej i właśnie też miał problemy z wagą. No i u niego już było na tej zasadzie, że on, ten trener kazał mu po prostu wchodzić w ortalnionie do sauny i tam skakać na skakance. Także to można powiedzieć, że to mordęga, bo to wiadomo, że... Ale przez ile? Przez 2 minuty czy więcej? No tak, no nie pamiętam już dokładnie ile, ale musiał to robić i wychodził i po prostu po któryś tam razie aż chłopak zemdlał, także... No ale to mówię, to był właśnie taki... Pokazujmy ludziom, jak wygląda jakaś piłka, żeby sobie ktoś nie myślał, że to można było jeden trening i zabawa później. Nie, zabawy to raczej nie było, to trzeba było ciężko harować. Tylko, że nie było to tak wszystko nagłośnione jak w tej chwili. Jest taka zabawa Turbo Kozak. A gdyby tą zabawę Turbo Kozak przenieść na tak jakby na taki trochę retro kozak, tak, takich zawodników, którzy skończyli grać w piłkę, pan by wziął udział w takiej zabawie, czy nie? Czemu nie? Ja jestem... Nakręcilibyśmy może na stadionie. Ale nie miałby pan problemu z tym, że ktoś by później oglądał i mówi, ojej, co to zostało z niego? Kiedyś to była głowa, lewa noga, prawa noga, a teraz 60 punktów. Ja to wyznaję taką zasadę, że jeżeli ktoś był technicznie dobry... Ale krzyżakiem też byśmy uderzali. Nie ma problemu. No, może na początku mi się bawią, bo jednak muszę poszanować. Ale nie, to jeżeli ktoś umie coś takiego, to nie ma problemu. Zostaje? To jest tak jakby chyba z jazdą na łyżwa, to się nie zapomina. Z kim pan utrzymuje kontakt z byłych kolegów z boiska? Tak, to nie chodzi o to, żeby się spotykać, bo to też nie zawsze musi być czas, ale tak, żeby sobie pogadać przez telefon czasami. A, przez telefon, to nie powiem, bo i z Mietkiem Orzokiem się rozmawia, i z Wojtkiem Nieradką rozmawiamy. No i... To są takie rozmowy w cyklu bardziej trudne sprawy, czy bardziej takie Warsaw Shore, że tak... Nie, to jest takie o wszystkim i o niczym.
Także, także to nie ma jakiegoś tam, że o no, meczach jakichś czy coś. Nie, to po prostu no, no, co, coś na język przyniesie, to się mówi w danym momencie. Nie? Dziękuję za udział w programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Dariusz Sajdak. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Rozmów Niekontrolowanych.